Mamy jeszcze czekać. Będziemy. To możemy, to rozpoczynamy dzisiejszą konferencję prasową i dzisiaj chcielibyśmy kilka zdań powiedzieć o sprawach dotyczących polityki społecznej realizowanej przez ostatnie miesiące w Polsce. Państwo wiecie, że od kilku miesięcy sztandarowy program, który jest w Polsce realizowany, to program dotyczący wsparcia dla rodzin tu posiadanych dzieci 500+. Ostatnio w polskim parlamencie był omawiany projekt ustawy dotyczący ustawy za życiem 4000 zł. Już odpowiedział, to nazywali, ale zaczęlibyśmy od tych spraw, a ja jeszcze później kilka zdań chciałbym powiedzieć się o sprawie, która dotyczy ośrodków adopcji dzieci i funkcjonowania na terenie województwa zachodniopomorskiego, również tutaj w Koszalinie, ale zanim o tym poproszę pana senatora, żeby o sprawach związanych z ustawą za życiem na kilka zdań powiedział. No, ustawa rzeczywiście odbiła się szerokim echem w mediach. Chciałem powiedzieć, że zabierałem głos dość aktywnie na posiedzeniu Senatu, wykazując, iż ta ustawa jest po prostu niesprawiedliwa. Można było i proponowaliśmy jako Platforma Obywatelska wniesienie poprawek, ażeby nie było takiej sytuacji, że rodzice wychowujące dziecko, jeśli przekracza im ten minimum, nie otrzymują na dziecko niepełnosprawne żadnej pomocy, żadnej kwoty stałej, podczas gdy rodzice dzieci zamożnych otrzymują po 500 zł. I tutaj ewidentna ta niesprawiedliwość była widoczna, bo jasną sprawą jest i nie byliśmy przeciwko temu, żeby dać jednorazowo 4000 na jakby przygotowanie rodziców, to się często wiąże przecież z innym wózkiem, z innym łóżeczkiem i tak dalej, na przyjście dziecka niepełnosprawnego. Ale pytamy się, co dalej? Przecież dopiero koszty związane z rehabilitacją się otwierają. Bardzo często to dziecko, które się urodzi, które nie umrze, bo a dzieci, rodzice walczą o utrzymanie życia tego dziecka, o podniesienie jego poziomu sprawności i tak dalej, nie otrzymuje żadnych świadczeń przy takim bardzo, przy programie 500+. To pokazuje, że tak naprawdę, jeżeli mówiliśmy kiedykolwiek, a mówiliśmy wielokrotnie również tutaj na tej sali, na różnych konferencjach prasowych o programie 500+, o tym, że ten program jest wysoce niesprawiedliwy, bo nie dotyczy pierwszego dziecka i ten przykład wskazuje, jak bardzo jest ten program niesprawiedliwy, bo tak naprawdę największe koszty związane z funkcjonowaniem rodzin dzieckiem są przy okazji pierwszego dziecka, nie kolejnych. One też oczywiście są i proporcjonalnie rosną, ale największe wydatki są zawsze te pierwsze. Ten program, mimo że został skrojony w taki sposób, że nie dotyczy właśnie tych pierwszych dzieci i nie jest sprawiedliwy, to na dodatek PiS nie poradził sobie z prostym zadaniem polegającym na rozdaniu tych pieniędzy w sposób właściwy. Niedoszacowane są wydatki w wielu miejscach, w wielu województwach. Również te wstępne informacje świadczą o tym, że około 10 milionów złotych brakuje w województwie zachodniopomorskim do dotknięcia tego programu. Ale tak naprawdę chcielibyśmy zwrócić uwagę na inny bardzo ważny problem, który dotyczy właśnie rodziny i dzieci. Problem, który pojawił się już teraz. Otóż na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje 4 ośrodki adopcji dzieci. Te ośrodki, 2 publiczne, 2 niepubliczne, utrzymują się z pieniędzy, które są przekazywane w ramach budżetu państwa do dyspozycji marszałków województw. To samorząd województwa dalej te pieniądze przekazuje na funkcjonowanie tychże
ośrodków. I okazuje się, że w projekcie budżetu na rok przyszły, na rok 2017, państwo, rząd zaprojektował kwotę, która tylko 22,45% pokrywa potrzeby funkcjonowania tychże czterech ośrodków. Kwota niezbędna do realizacji tego zadania w województwie zachodniopomorskim to 3 407 tysięcy. Świadomie chcę wymienić te pieniądze, żebyście państwo mieli świadomość, że nie mówimy o jakichś gigantycznych pieniądzach, tylko naprawdę o pieniądzach, które z punktu widzenia problemu, realizacji zadań, odpowiedniego przygotowania rodzin, doboru tych rodzin, to są bardzo ważne zadania, które przecież realizują te ośrodki. I pieniądze przeznaczone na funkcjonowanie ośrodków wcale nie jest wysoka. Powtórzę, 3 407 209 zł. Dokładnie tyle jest potrzebne na funkcjonowanie tych ośrodków przez cały następny rok. W budżecie państwa przewidziano na ten cel dla województwa zachodniopomorskiego kwotę 765 tysięcy złotych. Ewidentnie widać, że nie ma żadnej możliwości utrzymania tych czterech ośrodków. To jest 22,45% kwoty niezbędnej do funkcjonowania ośrodków. To oznacza, że marszałek województwa siłą rzeczy będzie musiał zrezygnować z części tych ośrodków. Prawdopodobnie dwa publiczne i dwa niepubliczne prawdopodobnie będzie przy... Jeden z nich działa w Koszalinie, jeden z tych ośrodków. Będzie musiał przekazać informację tym niepublicznym, że nie będzie już dalej miał pieniędzy na finansowanie tych dwóch ośrodków niepublicznych, co wcale nie oznacza, że wystarczy pieniędzy na funkcjonowanie tych dwóch publicznych, co z kolei będzie oznaczać, że gdyby rzeczywiście chciał utrzymać tylko i wyłącznie z dotacji te ośrodki, to w województwie zachodniopomorskim będzie działał tylko jeden. Łatwo się myśleć, że taki ośrodek jak ten działający w Koszalinie będzie również musiał być zlikwidowany. Dzisiaj marszałek stoi przed dramatycznymi decyzjami, bo pod wielkim hasłem, pisowskim hasłem działania na rzecz wsparcia rodzin, ewidentnie państwu pokazuje rodzin i dzieci, ewidentnie państwu pokazuje, że to jest fikcja, znaczy poza polityczną próbą kupienia sobie poparcia, że nie ma woli załatwienia poważnych problemów związanych z tym obszarem. Pewnie marszałek będzie musiał szukać w własnym budżecie pieniędzy na utrzymanie tychże ośrodków. Nie da się utrzymać za kwotę 22% potrzebnych pieniędzy utrzymać działalność tych ośrodków przez cały rok. A jak ważną rolę one pełnią, no mam nadzieję, że też nie muszę nikogo przekonywać. Znaczy, to nie jest tylko kategoria wyszukiwania rodzin do adopcji, ale to jest rzeczywiście kategoria sprawdzania i to bardzo dużo czasu i dużo czasu zajmuje i dużej wiedzy wymaga do osób, które tym się zajmują, szukania rodzin właściwych. Teraz... To jest wyprowadzenie dziecka z sieroctwa i wprowadzenie go do rodziny. No to jest podstawowa sprawa dotycząca losu dziecka, jego rozwoju, jego przyszłości. Nie ma chyba nic ważniejszego. Jeżeli na ten cel nie starcza pieniędzy, to rodzi się pytanie, na jakie inne działania w obszarze dotyczącym spraw społecznych starczy pieniędzy w przyszłym budżecie? Czy w ogóle na jakie jeszcze inne działania wystarczy pieniędzy poza tym rozdaniem 20 kilku miliardów złotych, 24 bodajże zaplanowanych na program 500+, jak w pierwszym zdaniu pokazywaliśmy, wysoce niesprawiedliwy sposób one są dysponowane. Powiedział pan, że około 10 milionów w województwie zachodniopomorskim brakuje do zamknięcia programu 500+, ale z jakiej perspektywy? W tym roku, z tym, że to są informacje z listopada i to są rzeczy, które powodują, że na siłę odbywa się poszukiwanie tych pieniędzy, więc zakładam, że poprzez niedofinansowanie różnych innych obszarów rządowi się uda sfinansować program 500+, ale uda się kosztem takich działań jak to, które jest już ewidentnie widoczne na przyszły rok, dotyczące ośrodków
adopcyjnych. To jest rzeczywiście wysoce karygodne i nieodpowiedzialne działanie, bo rujnuje cały system wsparcia, który został zbudowany przez lata przez różne ekipy rządowe, żeby już też precyzyjnie mówić, i funkcjonujący na terenie województwa. Tymi tematami, o ile dobrze kojarzę, jutro pojutrze zajmie się Konwent Marszałków. Tak, jutro i pojutrze będzie się zajmował między innymi tematami Konwent Marszałków. A jest informacja, że minister Rafalska będzie? Słyszę, że różni ministrowie odwołują swój przyjazd, ale który z ministrów dojedzie jutro do Kołobrzegu, nie wiem. Rozmawiałem z panem marszałkiem 3 godziny temu. Trochę smutny informacja, że raczej nie ma potwierdzeń obecności, raczej ma potwierdzenie nieobecności. To nie jest optymistyczne, bo jeżeli samorząd województwa ma być partnerem w pewnym realizacji tego typu zadań, to nie może być, to oczekuję, że minister właściwie pojawi się i debata w tej sprawie się odbędzie. Ja bym chciał jeszcze dodać, jeśli chodzi o kwestię obecności ministrów jako przewodniczący Komisji Samorządu i jednocześnie administracji państwowej. Uczestniczę we wszystkich posiedzeniach związanych z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu. Ja to odbieram i samorządowcy to odbierają jako lekceważenie, jako po prostu brak współpracy, do której rząd jest ustawowo zobowiązany do współpracy z samorządem. A tu przyjeżdżają wszyscy marszałkowie wszystkich województw, w związku z tym to jest bardzo ważne forum i brak ministrów w ważnych sprawach dotyczących właśnie przygotowania gruntu pod dalej, pod konkretne już rozmowy dotyczące w ramach Komisji Wspólnej. Bardzo często jest tak, zauważacie państwo, że pewne ustawy po to są wprowadzane wejściem tylnym, czyli jako projekty poselskie, żeby ominąć możliwość właśnie pracy samorządów nad poszczególnymi ustawami dotyczącymi samorządów, ponieważ wtedy przy takim projekcie Komisja Wspólna Rządu Samorządu nie ma możliwości wydania opinii. Ja mogę państwu dodać jeszcze kilka informacji dotyczących w ogóle tych obszarów związanych z obszarem społecznym, choćby świadczenia rodzinne w części, które zapotrzebował marszałek w ubiegłym roku na realizację tych zadań i o kwotę przeznaczoną 1 199 000 złotych w roku ubiegłym, czyli obecnym jeszcze 2000 złotych. To pokazuje obszary, czyli do wysokości roku 2016, tylko tak jak świadczenia rodzinne wskazały, to jest 10,03% kwoty roku 2016. Znaczy to nie ma żadnej możliwości realizacji tych zadań za kwoty, które przeznaczone są w projekcie budżetu na rok 2016. Więcej, ta wspomniana przez pana senatora kwota potrzebna dla realizacji ustawy za życiem i jeszcze w projekcie, w tym pierwszym projekcie budżetu państwa też nie było. PiS zapowiedział, że one się znajdą dopiero w następnym po autopoprawkach i poprawkach zgłoszonych przez rząd, ale to oznacza, że pewnie one się znajdą kosztem innych działań z tego obszaru społecznego, że nie będzie pieniędzy na być może inne historie, już jeżeli nie ma na środki adaptacyjne, to na jakie cele starczy pieniędzy w budżecie państwa. To jest absolutnie zatrważająca historia, oburzająca, ona pokazuje, że tak naprawdę ten obszar społeczny, który miał być sztandarowym obszarem pisowskim, staje się mocno problematyczny, bo będzie pracować na te cele pieniądze. A mam dzień najwyczki, panie pośle, bo dzisiaj konferencja prasowa posła Szefer Nakera, on został nowym szefem Okręgu Koszalińskiego Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym szykuje się pan na wojnę, czy raczej na... Tak, właśnie. Za wojnę z Szafernakerem? Znaczy nie, no, chciałbym po prostu poprosić o komentarz w tej sprawie. Poseł Kocyś nie jest, nie będzie szefem. Gratuluję jemu wyboru i gdybym miał absolutnie potraktować rzecz poważnie, no to PiS wyznaczył gubernatora, prawda?
Znaczy, tu nie ma co komentować. On nie jest z tego regionu. On jest fikcyjnie tu zameldowany. Wszyscy to wiemy. Mówię to publicznie, żeby była sprawa jasna. Bo meldunek jest potwierdzeniem miejsca zamieszkania, a nie miejsca, gdzie ja się wskazuję, gdzie chcę mieszkać. On tu nie mieszka. Jego centrum żywnościowe tu nie jest organizowane. Tu nie ma jego żona, ani rodziny. On stąd nie pochodzi, on pochodzi ze Szczecina. Więc tu jest gubernator. On tu jest gubernatorem. Został wybrany, namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego i Joachima Brudzińskiego na gubernatora. A wybory są fikcją. No, one się nawet nie były w Koszalinie, tylko w Szczecinku. I to jest tak, że Czesław Hoc, co by on nie powiedział, on pochodził stąd, z tego regionu. Z tego regionu, on znał problemy tego regionu. My dzisiaj wszyscy dyskutujemy o sprawach dotyczących dróg, to jest temat na niezwykle istotny, o szóstym i jedenastce, a on przychodzi mnie w oczy. Jakieś opowieści, kto dotyczące jedenastki i tak dalej, to wszystko są żarty. Znaczy, gdyby on traktował mieszkańców tego regionu poważnie, to nie pozwalałby sobie na tego typu żarty. I to jest przykład. Więc zapowiada, że będzie budował nowe struktury, których tutaj brakuje. Obawia się pan w związku z tym, panie pośle, jakichś takich, może nie do końca, może poniżej pasa różnych czasów i to działa? Akurat w przypadku PiSu jest już w trakcie realizacji. Ja sam w tym roku zostałem, z państwem się spotykałem, przypominam, na początku tego roku w sprawach dotyczących podejrzeń dotyczących współpracy z służbami bezpieczeństwa okresu PRL-u. Na szczęście miałem dokumenty i tak dalej. I to było z inspiracji, co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości, członków PiSu. Tak, spodziewam się tego typu ataków w najbliższych miesiącach. Tak, spodziewam się ataków związanych z wykorzystaniem służb specjalnych, prokuratury i tak dalej. I takich ataków spodziewają się wszyscy politycy PiSu. To już widać. Platformy. To już widać. To już jesteśmy w trakcie tych rzeczy. No, prezydent Zdanowska w Łodzi, prezydent Żuk w Lublinie, prezydent Adamowicz w Gdańsku. Sprawa Jacka Karnowskiego, który w czasie pierwszych rządów PiSu został oskarżony o różne bezdetne rzeczy, zakończyła się niedawno całkowitym jego uniewinnieniem. 8 lat to trwało. 8 lat przed sądem, więc łatwo się ludzi obrzuca błotem i co do tego jestem przekonany, że działacze PiSu będą sięgać po te instrumenty. Sięgają po instrumenty związane z wykorzystywaniem służb specjalnych. Ja to doświadczyłem, przypomnę, z inspiracji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego cała akcja związana z TBU została rozpoczęta, więc dlaczego mam myśleć, że będzie inaczej? Co ma być powodem? Więc jak on cokolwiek zapowiada, to traktuje te akurat zapowiedzi ostrej walki, absolutnie poważnie, ale nie mogę traktować poważnie jego obecności tutaj, bo to jest fikcja. Znaczy, to jest fikcja z gubernatorem. On jest namiestnikiem tutaj wysłany. Nic więcej, poza tym, że będzie ubiegał się o głosy w następnych wyborach, nic więcej jest nie interesuje. Poza tego nie mam najmniejsze wątpliwości. A czy w związku z tymi brakiem pieniędzy na ośrodki adopcyjne Platforma zamierza jakoś oprócz tego, że też tam marszałek... Będziemy interwenować. No właśnie, co zrobicie? Po pierwsze, marszałkowie jako realizujący zadania myślę, że podejmą stanowisko w tej sprawie. Po drugie, zgłosimy poprawki do budżetu, które mam nadzieję zwiększą kwotę i zostaną przyjęte przez większość parlamentarną, zwiększą kwotę przeznaczoną na funkcjonowanie tychże ośrodków. Jeszcze, jeśli można, to chciałem dodać, czy jakby uzupełnić tą myśl dotyczącą tej całej akcji, która jest przygotowywana przeciwko działaczom Platformy, to znaczy grillowania ich zarzutami prokuratorskimi. Proszę zauważyć, że w Sejmie znajduje się po jeszcze nieuchwalona ustawa kuriozalna, w szczególności ten artykuł 10 dotyczący ustroju sądów powszechnych, gdzie PiS w Sejmie przeforsował poprawkę na życzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, ażeby po wyroku sądowym można było
na wniosek prokuratora zwrócić akta do prokuratury po wyroku pierwszej instancji, a nawet w toku postępowania drugiej instancji zwrócić celem poszukiwania dowodu. No ja powiedziałem, dowody to poszukuje się przed przedstawieniem zarzutu pierwotnym, a nie dopiero po wyroku. I Senat na ostatnim posiedzeniu zniósł tę możliwość, wyeliminował ten zwrot i ta poprawka wróciła do Sejmu, została zdjęta z ostatniego posiedzenia Sejmu i zobaczymy, co będzie dalej, ale chodzi o to, że ministerstwo do końca sprawiedliwości domagało się zarówno w Senacie, jak i w Sejmie, na komisji, bo to wróciło do ostatniego posiedzenia po prostu w zeszłym tygodniu, żeby wzruszać wyrok sądowy nie w formie oczywiście apelacji, jak jest przewidziane prawem, ale w formie wniosku prokuratora bezwzględnego, to znaczy z koniecznością uwzględnienia go przez sąd. Prokurator staje się w tej sytuacji gospodarzem procesu i decydentem. Sprawa kuriozalna w ogóle w prawie europejskim, demokratycznym, w ogóle no, kuriozum. Nawet, podkreślam, nawet większość pisowska w Senacie nie poparła tego pomysłu. Tam są co nie oznacza, ale chodzi o to, jakie są zamysły, dlatego że padło nazwisko Adamowicz i w debacie senackiej wielu członków Platformy Obywatelskiej podnosiło, że to ma być Lex Adamowicz, czyli chodziło o konkretną osobę, żeby nie dopuścić, bo już Adamowicz jest po wyroku pierwszej instancji, żeby go nie dopuścić, uniewinniony, żeby nie dopuścić do orzeczenia drugiej instancji, a uzyskać zwrot do prokuratury celem poszukiwania dalszych dowodów, przynajmniej przez 6 miesięcy. No sytuacja zupełnie kuriozalna. Dziękujemy bardzo.